Hej kochani, witajcie na kanale Zapytaj Anię i dzisiaj, tak jak już widzicie w tytule, będziemy robić tę moją pizzę w końcu. Na wasze życzenie moje ciasto, które już mam od wielu, wielu lat tak naprawdę. Ostatnio tylko troszeczkę je zmieniłam, ale jest o wiele lepsze, więc tym bardziej dzielę się przepisem z wami. Na początek zaczniemy od składników. No najważniejsze to mąka, ale jeżeli chodzi o mąkę, to taką jaką macie, czy to jest mąka pszenna, u mnie to jest zwykła pszenna mąka, którą wykorzystuję do pieczenia ciast. Używam ją też właśnie do ciasta na pizzę. Czasami robiłam też z mąki wieloziarnistej i z mąki na chleb, więc taka też może być. Będziemy potrzebować troszeczkę cukru, bo tak naprawdę tylko łyżeczkę, żeby nam drożdże zaczęły pracować, oliwę z oliwek, sól i wodę. I to jest wszystko, a zaraz wam pokażę, jakie dokładne proporcje. Oczywiście proporcje znajdziecie też w opisie filmu. Na początku zaczniemy od mąki. Zanim zacznę ją odmierzać, troszeczkę sobie ją na powietrze, żeby nie była taka spita. Także mamy 400 g mąki albo 3 kapsy. Teraz jedna łyżeczka drożdży, jedna łyżeczka soli. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie też dodać waszych ulubionych ziół, przypraw do tego ciasta. I jeszcze dwie łyżeczki cukru, takie płaskie, do drożdży. To przerzucamy do miksera albo do większej miski, jeżeli wyrabiacie ręcznie. I dodajemy ciepłą wodę, 280 ml. Dobra, miksujemy razem i zaraz jeszcze dołożymy oliwę. Oliwy dodajemy jedną łyżkę. I dodajemy teraz jeszcze jedną łyżkę oliwy. Teraz nabieram sobie trochę ręki na. Nabieram sobie trochę mąki na rękę. Ściągam sobie to ciasto tutaj. I delikatnie formuję kulkę. Ono dalej się trochę klei, ale to nie szkodzi. Jeszcze troszeczkę mąki będziemy potrzebować do podsypywania, jak będziemy robić pizzę. I właśnie o to chodzi, żeby ono było takie sprężyste i bardzo elastyczne, bardzo miękkie. Zobaczcie. Lepiej właśnie, żeby było klejące i żeby je podsypywać, aniżeli miałoby być za twarde. O, dobra, i takie niech sobie teraz wyrośnie. Zobaczcie, jakie jest mięciutkie. Minęła ponad godzinka, bo w międzyczasie zrobiłam kolejny przepis na amerykańskie pancake'i, które zobaczycie w kolejnym filmie. Ciasto wyrosło, już je tak dotknęłam, więc troszeczkę opadło, ale właśnie to jest fajne w tym cieście, że one jest trochę mokre, więc potrzebujecie do tego, do wyrabiania na pewno mąkę na wasze ręce. I lepiej właśnie, jeżeli to ciasto się klei, a potem dodajecie mąki, niż mielibyście zrobić ciasto z za dużej ilości mąki. Tu już składniki przygotowane. Nie wiem, czy widać wszystkie. O, teraz widać. Gdzie w tym czasie właśnie, jak ciasto sobie rosło, cała rodzinka się skrzyknęła, w przygotowaniach pomogła i mamy szybciej. Zanim w ogóle zaczniecie przygotowania, piekarnik 210 stopni Celsjusza albo 410 Fahrenheita. Słuchajcie, ilość tej pizzy starcza mniej więcej na 3 średnie pizze. Albo ja akurat robię 5 malutkich, bo u mnie w domu jest 5 osób. Każdy chce sobie taką pizzę zrobić sam, to znaczy chce dodatki sobie dodać sam. Więc ja sobie to podzielę na 5 mniejszych pizz. I teraz, jeżeli ona dalej wam się klei, cały czas używacie sobie mąki do wyrobienia i ja ją wyrabiam po prostu w palcach. Właśnie przez to, że to ciasto miało więcej wody, było bardziej mokre,
jest bardziej plastyczne, nie jest takie gumowe i jest łatwiejsze w opracowaniu. Zaczyna się Wam kleić do palców, bierzecie sobie troszeczkę mąki i dalej naciągacie. Oczywiście można to zrobić wałkiem, ale ja uważam, że taka jest lepsza zabawa. Poza tym ja nie wiem, od zawsze lubię się bawić ciastem drożdżowym. Zobaczcie. Bardzo cieniuteńkie. No, o to chodzi, bo no i tak trochę podrośnie nam jeszcze w piekarniku. Zuzio, mogę Cię prosić już o blachę tutaj? Zuzia poda blachę. Ja robię na papierze. Ale można blachę sobie posmarować olejem i posypać mąką. Jak Wam się gdzieś dziurka zrobi, to wystarczy skleić. Jeszcze jedno. A jeżeli chodzi o dodatki, słuchajcie, to jest genialny sposób na to pozbycie się z lodówki resztek. Jak widzicie, tak mam gdzieś trochę szparagów, które mi zostały. Pieczarki akurat kupiłam specjalnie na pizzę, bo na szczęście już wszystkie dzieci zaczęły mi jeść pieczarki, bo były taki długo, przez długi czas w ogóle nie jadły pieczarek, bo uważały, że to jest ble. Chyba się zmieniło wszystko od uszek, co? Od uszek do barszczu. Trzeba próbować. Z dziećmi trzeba próbować, za którym razem może to lubią. Oczywiście sos pomidorowy. Słuchajcie, sos pomidorowy. Zuziu, podaj proszę mi tą butelkę. To jest zwykły sos pomidorowy bez... teraz powiedziałam bez dodatków, a tu jest z bazylią. Akurat jest ten z bazylią, ale może być zwykłe pomidory, nawet jeżeli macie pomidory z puszki, zmiksowane i to wystarczy, bo wszystkie te dodatki i tak dodajecie. Cebula, jeżeli lubicie paprykę, tak naprawdę im mniej, tym lepiej. Jakąkolwiek wędlinę, jaką lubicie, czekajcie, Wam pokażę tutaj. Akurat mam, to jest chyba żywiecka, ale z Chicago i jakieś tam salami, oregano mamy akurat z ogródka i mozzarella. Mozzarella, no musi być, na pizzę musi być mozzarella, nie żółty ser, tylko właśnie mozzarella. Może być ta mozzarella w takiej kulce, wystarczy ją pokroić, porozkładać, bo uwielbiam taką właśnie kulce, ale nie mamy dzisiaj takiej. I teraz jest najlepszy czas dla rodziny, dla dzieci. Każdy sobie daje co chce na pizzę. Dzieci już przygotowały, teraz jeszcze ja przygotuję. Wystarczy. Mamy pieczarek. Jeżeli chodzi o świeże zioła, słuchajcie, to my uwielbiamy, po prostu uwielbiamy bazylię, którą teraz już mamy w ogródku swoją. I słuchajcie, świeże oregano. Oregano po prostu to jest mój smak pizzy przynajmniej. Oczywiście jak macie suszony oregano, jak najbardziej może być. Po upieczeniu zobaczycie, jaki będzie fajny aromat. Damy wszystkim. Mamy oregano dużo w ogródku. Oregano rośnie jak na drożdżach ostatnio. Jeszcze mam tutaj, jak widzieliście, jedno zielone, czyli rukole, ale rukole można dać, ale już po upieczeniu, bo inaczej nie byłaby dobra. Damy sobie parę oliwek do tego. A szparagi może zrobić. Oj, cebuli zapomniałam.
cebulą musi być. Chyba, że jest sos pomidorowy z cebulą. Jak robicie swój sos pomidorowy, właśnie tą cebulę można dać już do sosu. Przykrywamy sobie mozzarellą. I mozzarelli może być sporo. I do piekarnika. Piekarnik już jest nagrzany. I teraz patrzycie, taka pizza, ta pizza jest bardzo cieniuteńka, więc ją tak dajecie na 12-13 minut. Słuchajcie, pizza już jest gotowa. No i jak widzicie, pomimo tego, że była malutka, ona urosła. Słuchajcie, jak upieczecie, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcie. Jak Wam się podobają takie przepisy, to zostawcie łapkę w górę. Jak jesteście nowi, to subskrybujcie kanał. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Bo ja idę to zjeść, bo już nie umiem się skupić. Do zobaczenia. Pa!